Witam was, koty, na obozie przygotowawczym dla przyszłych ojców. Już niedługo wasze żony urodzą pociechę, która skradnie z serca waszej rodziny, a wy pójdziecie w odstawkę. Ale zaraz, przecież na filmach to zawsze fajnie wygląda, jak się ojciec bawi ze swoim synem. To jest propaganda! To są zwykłe fake newsy. Po co tu jesteście? Żeby się nauczyć wychowywać dzieci. Nieprawda! Jesteście tu po to, żeby nauczyć się sztuki przetrwania. Ale rozmawiamy z kolegą, który jest ojcem i mówi, że to jest fantastyczna sprawa. Fantastyczna sprawa. Mówi tak, bo go złamali, rozumiesz? On nie może już nic innego powiedzieć, bo wszystko, co powie, zostanie użyte przeciwko niemu. Ty! Pierwsze zadanie. Wystąp. Masz tu namiot i w ciągu 60 sekund masz złożyć namiot dla swojej pociechy. Tato! Jak ten namiocik! Tatuś! Złóż mi namiocik! A tata zaś nie umie złożyć namiocik! A ty nie umiesz złożyć namiocik! Złożyć namiot! Cholerny szmelc! Ja chcę namiot! Idź się pobaw czymś innym na razie! Tata mi nie chce złożyć namiociku! Właśnie skapitulowałeś! Ten bachor właśnie poleciał po swoją matkę, a ona przyjdzie tu ze swoją matką i powie, że Marek się do niczego nie nadaje, a ona nie ma w tobie żadnego oparcia. Ty, wystąp. Tu. Świnka Peppa. Odcinek 278. Tata, świnka zabiera świnkę na piknik. Gówno, prawda? Tata, świnka kupuje nowy samochodzik. Odcinek 175! Mama świnka robi faworki! Gówno, prawda? George złamał rączkę! Za karę bierzesz worek i 15 rund dookoła boiska. Marsz! Dlaczego? Dlaczego? Po co? No? To jest symulacja wyjścia z twoją rodziną na Morskie Oko. Ale przecież dziecko można do wózka wsadzić. Nie rozśmieszaj mnie. Chwilę przed wyjściem twoja żona powie: mój mały podróżnik chyba już nie musi wózka. A ty się zgodzisz! Marsz i śpiewaj! Śpiewaj! Na skutek, na płotek i mruga! Ty! Wystąp! A, przepraszam. Minął czas. O! Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Co się dzieje? O Boże, a co mu jest? Właśnie skończył pełną 16-godzinną symulację wyprawy samochodem z całą rodziną na Chorwację. O Boże. Jezu. Źle jedziesz. Dobrze jedziesz. Tato, ja chcę siku. Tato, daleko jeszcze. Tato, ja nie mam internetu. Źle jedziesz. Gdzie tu skręciłeś? Tato, ja będę żygała. Tato, misia chce siku. Boże. Jestem gotowy? Twój dzieciak dzień wcześniej obejrzał jakąś bzdurną reklamę i teraz chce w centrum handlowym zabawkę, która jest warta 600 zł. Ty nie chcesz się na to zgodzić. Tak. Musisz mnie obezwładnić. Tak. Tato! Jak ty traktora doma! Tato! Tatuś ci kupi psa! Coś ty powiedział? No, próbowałem grać na czas. A kto z tym psem później będzie w listopadzie w śniegu i błocie zapi***ał dookoła bloku, naokoło osiedla? Nie! Nie! A właśnie nie! Ja już nie dam rady z tym Morskim Okiem, nie mam siły. A to jest dopiero początek. Już niedługo będziesz zapi***ał w tłumie na Kropówkach przez 2 godziny i 1,5 godziny stał w kolejce po zdjęcie z misiem za 200! Nie! Karmię mnie! Który mnie karmi? To może ja, bo to chyba nie będzie takie trudne, nie? Proszę, karmimy! Teraz, tak? Musik, jabłuszko! Tata jest! Tata jest! Tata jest! Dasz radę, dasz radę! Leci samolocik! Nie będę tego leci samolocik! Nie doble jabłko! Tak, to sobie możesz karmić chomika! Zaraz pokażę wam, jak to robi prawdziwy komandos z 6-dzietnym doświadczeniem! Zapraszam! Mam mam tę moc, mój jest wiatr, okiełznam bieg. Mam tę moc i od razu jest śmiech. Wreszcie ja zostawię ślad. Mam tę moc, mam tę moc, o tak! Muszę jeszcze Michałka nakarmić, bo budowniczy zawsze